Ile zalewy peklującej stosować na na przykład kilogram mięsa, i czy ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie w finalnym wyrobie? Otóż ma bardzo duże znaczenie w finalnym wyrobie. Im więcej dasz zalewy na kilogram mięsa, tym bardziej słony będzie wyrób. To jest już po prostu fizyka. Nie będziemy tutaj wchodzić w jakiekolwiek grube obliczenia. Przyjęło się. I stosuje się taką zasadę, że jeśli na przykład robisz sobie solankę 9 lub 10 to na kilogram surowca powinno przypadać około 0,4, maksymalnie 0,6-0,7 litra zalewy peklującej. Jeśli dałbyś dwa razy więcej, jeśli na przykład zamiast 0,7 litra dasz 1,5 litra zalewy, Będziesz mieć nie dwa razy słońsze, ale znacznie słońsze. I trzeba brać to wtedy pod uwagę. Zjeżdżając na przykład z mocą takiej zalewy, czyli robiącą nieco mniej słoną, ale też nie powinno się przekraczać pewnego progu. Nie powinno się robić zalewy mniej słonej niż 7% na przykład. Bo to już jest troszkę niebezpieczne, ta zalewa, taka mała ilość peklosoli może nie dać wystarczającego zabezpieczenia przed bakteriami. No okej, okay. a co w przypadku, kiedy. Hmm. Wlewasz pół litra zalewy na kilogram mięsa, i się okazuje, że szynka wystaje, że nie jest przykryta tą zalewą. No, masz na to kilka sposobów. Przede wszystkim najłatwiejszym sposobem jest dobór odpowiedniego naczynia do takiej zalewy. Im naczynie węższe, a wyższe, tym lepiej. Dlaczego? No, wyobraź sobie taką dużą miednicę, jakąś balię, do której wlewasz. Lidr wody. No to ledwo Ci przykryje całe dno, prawda? A teraz wyobraź sobie wazon do kwiatów. Jest wysoki, ale ma bardzo małe dno, bardzo wąskie dno, małej średnicy. Tam też wlewasz lidr wody. No to masz już tyle na przykład w tym wazonie. Masz bardzo dużo go. I tam włożysz do tego wazona szerokiego szynkę, no to Ci bez problemu przykryje ta woda, tą szynkę. A wrzuć tą samą szynkę do takiej miednicy szerokiej, no to tylko tam tyle będzie za, zanurzone, prawda? I to właśnie na tym to polega. Im naczynie węższe, a wyższe, tym lepsze. Więc ym, dobieraj. Wysoki, na przykład, garnek, wąski garnek. Jakieś naczynie kamionkowego nie polecam. Jakieś nawet plastikowe, dopuszczone do kontaktu z żywnością e, z inoksu. Bardzo są fajne garnki, teraz nierdzewne robione, że naprawdę są dosyć wąskie w środku, czyli mają bardzo małą, dużo mniejszą średnicę niż wysokość. Są dużo wyższe niż szersze. I to są idealne naczynia właśnie do peklowania. To jest pierwszy sposób, czyli dobór odpowiedniego naczynia. Drugim sposobem, jeśli nawet to zawiedzie, czyli wybierasz sobie dosyć wysokie naczynie albo aż takiego super nie masz, no to możesz sobie po prostu włożyć do tego garnka obok szynki coś, co będzie symulowało jeszcze większy kawałeczek mięsa. No bo wiadomo, jeśli na przykład do takiego litra wody Zalewy peklującej. Włożysz sobie szynkę i ta szynka nie jest przykryta. Jeśli włożysz drugą szynkę obok, no to lustro wody się podniesie, prawda? Ale co, jeśli ty chcesz tylko jedną szynkę zrobić? No na przykład wystarczy napełnić sobie słoik wodą, żeby był ciężki zakręcić, i włożyć obok szynki słoik z wodą. Oczywiście musi być on wyparzony, żeby tam nie było jakichkolwiek bakterii, które mogłyby rozpocząć niechciane procesy. Psucia, psucia się solanki zalewy pekrującej i twojego surowca. Więc obok szynki wkładasz sobie słoik z wodą, lustro wody się, lustro zalewy się podnosi, wszystko jest przykryte i sprawa jest rozwiązana. Są to banalne sposoby, ale jakże ułatwiające hmm, pracę w domu z surowcem. Zachęcam Cię do tego, ja stosuję właśnie takie patenty. Przede wszystkim dobieram sobie bardzo dobrze naczynia do peklowania, a po drugie, w razie czego wkładam sobie do Beczki na przykład, o, ostatnio zacząłem sobie peklować w beczce. Nawet jak nie mam jakoś bardzo dużo surowców, dlaczego w beczce? No bo beczka zazwyczaj jest dużo wyższa niż szersza. Więc nawet jak masz 5 czy 8 kg wędzonek, wróć sobie do beczki, zalej i tam jeszcze nawet włożysz sobie jeden słoik, dwa słoiki albo butelkę, nawet 5-litrową z wodą. Wiesz, jak ona ci podniesie lustro wody? Nawet dużo za dużo. Wtedy 0,4 litra zalewy peklującej w zupełności ci wystarczy. Na surowiec, który masz, zapewniam cię. Ale też co najważniejsze, zapisuj sobie wszystko, bo jeśli na przykład zrobisz sobie szynkę i dasz 0,4 litra zalewy peklującej, i, następ... i ta, ta słoność ci posmakuje, i następnym razem jeszcze chciał zrobić taką samą szynkę, i wyjdzie ci zasłona. I w ogóle możesz nie zajarzyć po jakimś czasie, że po prostu zrobiłeś więcej zalewy peklującej. Stężenie było to samo, o co chodzi. I już jest później zwalanie na jakość mięsa, na warunki jakieś atmosferyczne, na burzę i tak dalej. A burza tutaj nie ma nic do rzeczy. A ilość zalewy peklującej ma i to duże znaczenie. Więc zapisuj sobie, że teraz użyłeś 0,4, 0,5, 0,6 lub 0,7 litra na kilogram surowca. Oblicz sobie dokładnie, ile tego robisz, żeby wiedzieć, jak to wpływa na finał. To jest proste. Musi to wyjść w krew. Musisz mieć po prostu świadomość tego, co robisz. Że każda czynność niesie za sobą jakiś skutek. Przyczyną jest twoje działanie. Szukaj tych związków przyczynowo-skutkowych. Zapisuj sobie wszystko, co robisz. Wtedy będzie ci łatwiej odgadnąć. Nie licz na swoją pamięć, bo teraz ci się wydaje, że zapamiętasz, że dałeś mniej zalewy albo, że więcej. A później po prostu o tym zapomnisz. A nawet jeśli będziesz wiedział, że więcej, to nie będziesz wiedzieć ile. A warto sobie do wszystkiego sięgnąć, wystarczy długopis i sobie zapisać, i już to masz zawsze pod ręką. Do tego Cię właśnie zachęcam. Tak samo zachęcam Cię do zajrzenia w opis tego filmu. Tam masz link do naszej strony, do naszego portalu filmple.tv. Tam masz bardzo dużo kursów, głównie wędliniarskich, ale i sporo serowarskich, piekarskich. Nawet piwowarskich, tam się bardzo wiele nauczysz. Zachęcam cię również do wzięcia udziału w warsztatach, choćby wędliniarskich, które prowadzę, yy, ale i serowarskich. Jest to naprawdę ogrom wiedzy. Przyjeżdżasz, jesteś trzy dni z nami, śpisz, jesz, uczysz się wytwarzać własne wyroby, czy to serowarskie, czy wędliniarskie. Ogrom wiedzy, wspaniali ludzie, no i niezwykłe przeżycie w bardzo fajnym miejscu i w świetnej. Atmosferze. Zasubskrybuj też nasz kanał na YouTube, dzięki temu będziesz widzieć filmy, które dodajemy, a jestem przekonany, że jesteś chętny, chętna wiedzy, którą chcemy Ci cały czas przekazywać.